Siemano, witajcie, z tej strony Mister Adam 15, witamy was oczywiście na Od Zera do Farmera, oczywiście z naszymi śmieszkami, jest ze mną Brączuś. Siemanko. I ciężko pracujący Boluś. Siemanko. Jak widzicie, dwa naprawdę mega zestawy tutaj są podpięte i dzisiaj lecimy w trasę. Brączuś, zasiadaj do niebieskiego, ja lecę do Walterki. Odpalamy. Gdzie jedziemy? Jedziemy na Silos, więc myślę, że chyba będziesz wiedział, jak tam zajechać, tak? A ja już mam do kierunku, jak coś. No wiem, właśnie. Ty masz 2 tony chyba, jak dobrze pamiętam. Na bo który tyle, Silos? Na zachodni, tutaj, no gdzie wysypywaliśmy nasze. Czyli tu w lewo. W lewo? Może? No można jechać w lewo. A no jak sobie tak życzysz. Ej, to ja pojadę w prawo, mordo, zobaczymy, kto będzie pierwszy. O ty kurwa! Zobaczymy, kto będzie pierwszy. Szybciej będziesz ten nadać. Ja będę szybciej. No i zobaczymy. Taki Grand Prix. Ja trochę później wyjechałem, bo ja na mapie jeszcze patrzyłem, więc myślę, że mogę być później. Ale mniejsza z tym. Jedziemy sprzedać nasze cudowne złoża. Aha, zachodni, Boże! A gdzie ty pojechałeś, mordo? No. Ja patrzę na wschodni. No, ja też tak góry. No, mówiłem zachodni, no. Dobra. No ale tu przez pola pojedziesz, więc to prawie, że jakby identycznie możemy się spiąć. No, złoża naszych cudownych buraków, które kopaliśmy przez ostatnie odcinki. Złoża! złoże może być. Dobrze, gaz łupkowy nie wystrzelił. Nasz gaz łupkowy był w tonażu ponad 200 tysięcy, 202 dokładnie. Pierdolaj, hamuj! Co? Hamuj, kurwa, ty kurwa tu jedziesz. Hamuj. Ja nie wiedziałem, o co ci chodzi. Był szybszy troszeczkę. Pa wymusił. Nie, ważne, że wyjechał przede mną, czyli tak miał być. Tak jechał, jest fajnie. Mamy piękną cenę 506 dokładnie za buraczki. Na tym północno tam zachodnim, czyli tam na górze. Gdybyśmy nie dostali. No, dobrze. Czego? Jazda. Kurwa, znowu kierunkowskaz, nie chciałem być jak Bolek, no. Nie mogę włączyć kierunkowskazu, szkoda. Jak zwykle. Chcę być jak Zenek. To nie jest Zenek. Dobra, aj. O, mam, dobra. Znalazłem kierunkowskazy. Jestem gigant. Halo, panie Brączku. Spadkowo ci się ta cena zrobiła, nie? Nie, nic właśnie nie przewinąłem w ogóle, co nie? To bo nam się nie spieszyło z tymi burakami, prawda? W ogóle, ja sobie przygotowałem w ogóle na początek co innego. O, a gdzie jedziemy z tym? Na górę. Widać, bo. Tu musisz w prawo zawijkać do góry, to nie? Dobra. Tylko może sypcie razem wtedy, ciekawe. Nie, myślę, że cena. Ale przy tylu. Cena nie wszystkiego nie wywieziemy i tyle. No. Cena nie powinna jakoś mega się zmieniać. To nie 17. Burak cukrowy 180 tysięcy, ja tylko 31 tutaj wrzucę na siebie. Więc ja to mogę, naprawdę jakoś nie. Grabiarką mogę podjeść trochę. Myślę, że to nie głupi pomysł. Zawsze taki jeden czy nawet Machidro. Dwa zestawy. Zobaczymy, ile nam się uda. Machidro bym mógł zawieźć. Ja bym 6 ton chodzi na Machidrę. Serio? Sprawdzałeś? No, pisało jak pobierałem tą przyczepkę. To 6 ton, że wchodzi. A to na przyczepkę? To przyczepka. No. Ale ogólnie Machidra ile ma tą kipę? Sprawdzaliście kiedyś? Tam się nasypać coś? No jo, no niby pokazuje, że ten. Że można tam coś sypać, co nie? Że można przewozić te tam zboże i tak dalej, wapno, wszystkie pierdoły. Zaraz chyba podjadę. To pewnie jest 10 ton. Tam. Fajnie jakby to chociaż miało 2 tony, bo powiem szczerze, że... Ale razem mówię. A, no to 4, razem. Nie wejdzie tam, dobra. No ja, jeżeli tam jest ponad 2 tony, no to pozdrawiam tą Machidrę. Ciekawie może ją tam ugnieść. Zobaczymy. Bardzo ciekawe. Razem sprzedamy, znaczy wywieziemy. 100 tysięcy, bo jak na 2 zestawy to będzie 2 razy po 50, bo ja mam 30, Bronuś ma 20, więc sam raz. Spoko. Ciekawe jaka cena za taki jeden zestaw. Jeżeli ta cena nadal się utrzyma, nadal będzie 500, no to będziemy się starać wywozić do upadłego, co nie? No kurde, to by była petarda, za takie ceny jakby po 400 liczyliśmy sobie. No. Jak to wyczerpać po 400, co nie? No, 450. Po 400 liczyliśmy, bo nie, no po 450 nam się udało nam tym, ale liczyliśmy na pociągach, jak będzie 400, to sprzedamy po tyle. Nie, no, znaczy, powiem szczerze, gdybyśmy mieli jechać całą mapę, to może by mi się nie chciało, ale że to jest tak blisko, no to nie oszukujmy się, no. Aż się chce. Mamy spokojny zestaw? Jo. Tak.
Jedź, jedź. Chyba, że spadła cena, zobacz. O, dziękuję mordo, tak? Właśnie tak patrzyłem. Zaraz jak ja wysypę, to zobaczę, co się wtedy stanie, ale... Myślę, że to jakoś mega, mega nie powinno się tutaj zmienić. Mega tych pokosów dało. Już sprawdzam. 506, nadal ja sprzedaję po 506. To bardzo dobrze. To właśnie ta i pieniądze przyłaś tam. No i ile? No mój zestaw 15. No to ładnie. 25 tysięcy za takie 50 ton. No. Czyli 100 tysięcy. Tak. Jakby? Dobrze wyliczyłem. A jeszcze przecież wcześniej też to zarobiliśmy też. A cena spadła czy nie? Nie. Nie by nie. Więc możesz tam się tankować. Zobaczymy, czy nie spadnie w trakcie, co nie? Zaraz sobie tutaj będę lukał. Włączę sobie na szybko tempomacik. Nadal to, żeby było to wtedy więc... wywieźć, nie? No. Znaczy na pewno ja w tym momencie chciałbym jeszcze ten jeden wywieźć. Jeżeli nadal będzie cena, to tam się z kimś wymienię. Albo coś, no bo nie będę cały odcinek wywoził. Dobrze. Chociaż na razie to tutaj dopiero 6 minut, więc akurat... Raczej według nie ma sensu wywozić, bo to i tak ta czas nie zmieni tej ceny, więc jeden będzie się tam woził najwyżej tym. No jo, no to wtedy... Wioskinką? Jak czas nie zmieni ceny? Znaczy, to raczej czas, nie zacznie nagle spadać. Zmieni, na pewno zmieni, tylko nie zmienia to tak drastycznie, jak to było w tym. W 17, że wysypałeś i ona od razu uciekała. No ale na dwie to jest moment, na dwa zostały to jest moment zawiezione wszystko. No, no po 50 ton jedziemy, tak? No to się nie ma co dziwić. Już teraz mamy połowę wywiezienie, tak? Wywiezione. Więc sama rozkosz. Proszę bardzo, tu już pociąg mocno leci. Ale żeś... W dzisiejszym trzeba będzie tego TMR-u mieszać. To? I tam trawę zjeść. TMR i trawa. No ja biorę się za trawę. Od razu zjeżdżam w Altrom i podpinam się pod samozbierającą i lecę. To jeden ziemniaki dokończę, a ja będę ten TMR tam ogarniał. Jo. I jak? No to tam, no Bronek jak ten, jak, Boże, jak skończy tutaj się bawić, no to już może ziemniaczki. Trawa nie? Zwinięta jak coś. No to git, mówię. Kozak, ja dużo tu jest, ja jestem w szoku, bo nie wiem. A trawę jak nie w ogóle wrzucamy na ten? Trawa? Na pryzmę trawa, czy to ten? Pryzmę. No to trzeba najpierw pryzmę tam ogarnąć. Ja dlatego sobie. Jadę, no ja już jadę. Bo myślałem, że do koryta też trochę dajemy. Nie, bo tam nie ma sensu, bo i temery jak mieszamy to... No tam one mają i tak mimo wszystko, bo jeszcze z kiedyś im chyba zostało, to one teraz... Chyba już nie ma ich tam. Jak ty to zrobiłeś? No kurwa, ja mam coś takiego, że jak trzymam za długo palce na klawiaturze, to mi się czasami palec odsknie i wreszcie na ten. Ja tak samo mam na twojej. Uciekł bo na mojej tak nie ma, nie? I skręciłem lekko i kurwa rozjebałem przystanek PKS. Kurwa, nie wiem. W ty. W Ziszewicach. W Ziszewie wieczornym. To nie jest Ziszewo. Kiedyś... Ziszewo była taka mapa. Taka mapa, bo jo, Ziszewo była mapa, 15. Ja grałem w 15 w to, w 15. A ja z kabaretu Ziszewo było, na pewno Ziszewo było. Boże, ile nagrałem na tej mapie. No, nie pamiętam kto zrobił tą mapę. Ja jeszcze pamiętam, to było coś, co się nazywało Ziszewo Kolonia. Tak. W 15. No. To Ziszewo pamiętam, bo na pewno sprawdzałem ją. Bo miałem bekę właśnie z nazwy, Ziszewo. No ale to są polskie... To Bździszewo! Ale zobaczcie ile map było polskich kiedyś, ile tego właśnie tych nazw, Bździszewo, Zimna Wódka i tak dalej. A teraz nic, kompletna bieda, po prostu bieda. Czego? Zimna Wódka? Zimna Wódka 11, 9. No, to były pierwsze. 13 już nie. Były, może przeróbki były, wiesz co? 13 wyszła... Ja dopiero w 13 chyba. Ten... kto wydawał Zimną Wódkę? Jaką miał? O Boże. Maciuś Pos? Szczerze nie wiem teraz. Ja wiesz, pamiętam, że wydał właśnie ostatnią wersję w 13 tej Zimnej Wódki, to pamiętam. I już była ciulowa. Do 11 była ostatnio fajna. No ale mówię, to były piękne. Chociaż tak starych pięknych czasów to Jaśnienica Meksyk. To też piękna, malutka. Znaczy mikro, malutka. Boże, ja mam malutkie. Komputer i w ogóle mikromap. Love Poly, nie zapomnę to. 15 tysięcy jedziemy dalej, bo ten. Bo tutaj ta cena jest piękna. Ona jest piękna. Nef map pojebać UFO 12. O, proszę bardzo, nie 13. No to już. Co? To... 13. 11. 9. Co wygadacie? 11. 11. A 9. A gdzie. Ale ja którą? Nie wiem, V12? O, to nie wiem, czy to nie była 11.
Nie wiem, no coś w tych granicach. Nie wiem, ja po 13, kojarzę, jeszcze filmik pamiętam. No na pewno nie było w 13. Ale co? No tej mapa. Nie, tylko mówię, że 13. No, nie, kurde, powiem szczerze, że to był klimat kiedyś. Teraz już troszeczkę się to pozmieniało. No ale no cóż, nie możemy mieć wiecznie tego samego. Ja bym teraz tak. Zrobiłem trochę inaczej, bo nie chcę tu kombinować z zestawami. Boluś, ty byś ogarnął tu Walterkę, co nie? Dwa zestawy jeszcze. I pojeździł troszeczkę z Brączusiem, a ja bym tak to skończył te ziemniaki. I potem byście wrócili i ja bym się wziął za zbieranie. Ja teraz jadę z przedostatnim zestawem i... No ja teraz też tutaj już zasypuję i Boluś, mógłbyś już tutaj jechać, co nie? No już ten. Już biegniesz, już słyszę jak... drepczesz tutaj. Jak wyjdziesz, to powiem. Czekaj, połączę cię już na nasypywanie. 75 ton ostatnie. Bardzo szybko wyjdzie. I ciągle jest 506. Ja już wyszedłem, może. O, już na jestem, dobra. Czekaj, bo. O! Bieg ale musiałem rzucić. Zagrzybniały ten silos, że te buroki jeszcze lecą. Zagrzybniały, to na razie tutaj mamy zimnioki. O, proszę bardzo, Jonder jeszcze chodzi. No ja ci odpaliłem teraz, bo się czepałem akurat. Proszę bardzo, odpalił się już na zimnym. Trochę zabrałem na łące? Co? Trochę na łące zabrane? A spod jeszcze nie, bo przecież muszę ogarnąć silos. No, na razie... Ale siano trzeba zabrać. Siano na razie jest, najpierw trawa, bo kiszonka. Ale... kiszonki nie ma do tego. Jeżeli w ogóle ten, pryzmę ogarniesz, to nie? To mogę trawę wtedy zbierać. No bo tak, jeżeli nie ogarniesz, to wolę najpierw zacząć od siana i dopiero trawę, co nie? Dlatego ja mówię, że ten... że warto najpierw zrobić ten TMR, bo one już nic nie mają. Kurczę, będę musiał jechać po ziemniaki, bo 300 kilo mi zostało tylko. Pozdro 6. Kuźwa, tam przeczepiony jestem. To załaduj już te MR. Co zaczepione? Uspędzada! Pyszły. To ładnie żeś mnie narobił. Nawet nie spojrzałem, mogłem sobie przed odcinkiem tutaj nasypać chociaż łyżkę. Bo myślałem właśnie, że będzie ten. Ja nawet nie spojrzałem, że tutaj nie ma już nic. Ale pinoczki zarabiamy. Jeszcze na Dark Westena. Tak co? Tak, na pewno tak, do końca będzie wysyp ale tego sprzedaż, bo... Ale ja tam zostało jeszcze do wywiezienia? Jeszcze po jednym zestawie? I tak, jo. No, tam było 70... 40 dom. Kurza, coś zaśmiał prawie. Czekaj, bo... Ja mocny myślę, wypadek coś tam był. Prosto, nie? Co? Ja myślałem, że ty będziesz stopował prosto. Nie! Ale kurwa. Ja chciałem, ale mówię, jak ty nie hamujesz, to nie jadę prosto. On mnie hamuje. O, ktoś. Jak coś się zaśmiał. Coś się mocno sprzedaje. Będzie stówka? Nie, jeszcze nie. Pójdę się kła. Będzie ponad 100. Ponad 200 tysięcy. No bardzo ładny wynik, to mi się podoba. O, proszę ma. Ej, po egzerki ile zostało? Nie Simo mogę, się. Bo jadę. No, a na egzerki ile wyjadę zostało. Na drogę. Po trójkę włączę. Teraz mogę. Czy bo nie wiem, czy tutaj przejadę. Bo tu na styka muszę jeździć, tak? Ne? Poczekaj. Bo kurwa, wyjebałem słów, musiałem ten. Jest raz na szybkości. 44,5. To i tak trzeba odwajać. No tak. Tu nie ma opcji. Dobra, najpierw musisz zapalić silnik. Nie ma problemu. Już to robię. Dobra, wsypię tutaj jedną tą łychę. Kiszoneczki naszej. Kiszoneczka, kiszoneczka. Ten jaki beatbox, proszę bardzo. Dawaj manita. Szybko, nie mamy czasu, tak? Tutaj trzeba skończyć ziemniaczki. Bo nasze... Bo ziemniaki, żeby ziemniaki były zasadzone, czy żadne zboże nie zasiane, to... No, to jest... Bo to są... To jest dym. Młode sadzianioki. Czesniaki. Wcześniak. Wcześniak. No, wcześniak na pewno. Ale co ja powiem, to powiem, ale albo ja mam podkręcone dźwięki. Może gdzie tu się... Na pewno masz podkręconą Mazdę. Mazda zawsze. Nie no, głośność się nie zmieni. My nic nie mamy podkręcone i nie gadamy jak głośno. 40 na 30. O kurwa, w New Holandzie paliwa chyba zaraz braknie. New Holland to w ogóle był na zero, jeżeli chodzi o naprawę. Musiałem go naprawić, on tam miał... Swoją drogą, czemu go nie tankowałeś od razu? Nie mogę, nie miałem tutaj tankowania, tak? Ten, to tego. To było tak? Gdzie jest stacja benzynowa? Prosto. LSM-u trzeba. A tu jest gdzieś blisko. A tu? Zaraliście się?
Właśnie nie mamy, albo nie znaleźliśmy, dlatego nie chciałem tak. Zauważyliście, że na mapie są 3 stacje benzynowe. Aż? Znaczy ja tylko bym na jednej. Aż. Jedna. Jest jedna, a gdzie jest kolejna? A tam, serio, tam jest stacja? Na górze? O, pacyk? No, o, przedzwani jest. Cyk, 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 cyk. Z burokami zaś, kurwa, na stację benzynową już mnie tak widzi, że bożą. Mnie tak już będzie się naliwą na przyczepę. Cukrownie. Kampania bola sama. Cukrownie będzie miazana. Cukrownie. Państwo teraz bym się tak przycisnął. Przecisnął się, ale jestem. A teraz to będzie setni Holand dopiero. Boże, stymuj za te 300 euro za pani towarem. Panie kochany. To ty myślałeś, że ty na wodę jeździ? Nie, ale po raz pierwszy widziałem tak... Zniszczę tym razem zaleje czerwunki. Ciągnik, bo New Holland naprawdę był na skraju już tam wyczerpany. Na skraju pracy to na skraju dróg stoi dobry Bóg, on wskaże ci drogę. Aż nie zmieścił się, tak? Yeah. Jak anioła. Widać, że Boluś wracasz do formy, choroba ucieka, jeżeli on już zaczyna śpiewać. To... Jak zakażę, to chłopie, aż mi kłócą. Właśnie o tym mówię, że jeżeli ty już śpiewasz, to albo uciek kaszel, albo dopiero wróci. Nie. Czasami mi się oderwie. O. Jak mi się oderwie, to chłopie ma zakregać. No. O! O tym właśnie mówiliśmy, tak? Mordo musisz uważać. O, proszę bardzo. 22 tysiące. Olej przeładowany był, to bez 15-22 dał. Jak on tak. Cena chyba podskoczyła, mordo. Czy wy już wszystko żeście opiełdoi? Tak. No. Dobra, bardzo mnie to cieszy. Ale ty też mordo podskoczyłeś. Co? Ty też podskoczyłeś. Kurwa, jaki offroad jebany. Offroad. Proszę bardzo, jakie rzeczy na od zera do farmera. Offroady. Takie rzeczy. Ja tutaj się bawię. Dobra, za co wolę teraz się bierzesz? Słucham? Tego TMR-a on będzie robił ten. A ja? Bo mi się podsumuje. Ty ziemniaki dokończysz. Ziemniaki. Ty masz 2-3 przejazdy. Ziemniaki i kurczaki. No i kurczaki. Jak skończysz ten. Ziemniaki? No to możesz ziemniaki? Sobie już wybrać jakieś pole do siewu, co nie? Kurczaki. A Borek też będzie chciał na dziewiątce robić? Myślę, że ja, no tam trzeba zrobić, no tam trzeba, no tam będziesz mógł wywozić, A może ty wywoziłeś Janaś u siebie obornik już na odcinkach, czy jeszcze nie? Właśnie chyba nie Bronek wywoził ja. Na pewno wywoziłem trochę. Tygnowice. Ale też na jednym odcinku miałem 11 kończenie, co nie? Obornikiem. Aha, bo myślałem, że nie miałeś właśnie. Nie, no każdy tutaj właśnie się bawił. Nie, no ja na razie muszę zrobić to, co mam, czyli... Czyli tą trawę... Ja, bo to i tak nie ma co za dużo zakładać, bo obornik też za dużo nie zrobiliśmy. Dlatego zobaczymy, co z tego wypali i będzie git. Ja tak poczekam już na Waltrę. Waltra będzie na... My już w drodze jesteśmy. To nie tam na offroadzie jesteście. Ale mocne zestawy jadą. Kampania obracana. Ciekawe, którędy będzie ta jechać. Aż ropa nie nadąża. Aż mnie to mega ciekawi. Sąsiad zawał. Mrygał mi. O, jedzie. Jedzie Gwardia Narodowa, widzę na mapie. Dzyń. Jedziesz z Dżundirem teraz, czy co? Jo, ja mocno jadę z Dżundirem. Że nie sąsiad z Wysław. Boże, u mnie po przecieka nie ma zasianego w ogóle. No bo nie jest. Tak daleko? Aha, to nie, to na pewno nie. Od połowy pola. Nie zboże u nas. O Boże, a u niego zboże. Co? O, proszę bardzo. To aż było za mocne dla niego. Nie zboże po prostu, kurwa, ziemniaka. Ja patrzę, jak u mnie od połowy pola u tego, kurwa, zboże. Można. Dobra, to ja tak to zostawię na razie już tutaj maszynerię dla Brączusia, bo ja muszę lecieć mocno po Walterkę. Halo, Waltra. Witam cię serdecznie. Podpinamy. Shoot maker! Wodzimaker. Ciekawe, czy starczy na wodzu. Myślę, że Bolek weź wyjdź. O, dziękuję. Bożeś zapitalał mocno. Bolek robił już, kurwa, wpierdalają słomę to z ziemi. Dobra, ja biorę tak to się za siano, bo do tego, zanim opróżnisz tą pryzmę, to na pewno trochę ci zajmie. Ale stanie widzę. Być. No ja, dobra. Ja widzę, to nie, bo tam jest trochę tego, więc... To jedno siano możesz jeść ten. Ty! Ja se na bok bym to wywalił, albo dobra. Nie, rób tam normalnie. Siano skończę i potem będzie trawa, bo teraz to i tak mi to tam nic nie da, co nie? Po co ty masz się śpieszyć? Zrobisz sobie na spokojnie, ja siano też skończę
I będzie fajnie. Party maker. U, shaker, shaker. Jak ta łączka pięknie. Boże, ja, kiedy ja tu byłem? Jak ją siałem? Nie, jak gnojowicę rozlewałem. No, to było 52. 52 to było. Matko kochana, to ja jeszcze byłem wtedy na świecie. To zasadzę te ziemniaki i pojadę oddać sobie tą zakę, co? A ci tutaj kopa zasadę. Zasadę. Tak. Znaczy nie musisz nawet jechać, możesz ją tylko kliknąć i oddać i brać, no, wziąć sobie. Oni przyjadą i komornik go teraz zajmie. Komornik już przyjedzie wtedy. A ty możesz sobie tam podpiąć, nie wiem, na przykład jakąś, jakiś siewnik i na 21 jechać, czy coś w tym stylu. Dobrze. I siać, co tam mieliśmy zapisane w ogóle. No, ja pojadę o lat 9, bez obornika. Kurwa! Ja pierdolę, myślałem, że escape'em się anuluje 13 tą słomy na swe. Co? Jak to strzymać, kurwa? Kontroli chyba był. Ja. Co za wariat. Nie sypiesz teraz tego, bo to się pomieszało z czymś. Aha, to już zmieszałeś to? No to nie, no nie, no. To wątpię, żeby wysypał. Ja pierdolę, klikłem coś i odpięło mi. Shoot makera. Ale mordo lipę zrobiłeś, nie? No, odwaliłeś teraz. I dziś na tych ciężarach ja trałem. Przywiózł. Ty się tam pierdzielisz w tańcu, jak nie powiem co z czym. No, weź się kurwa za samą. Weź ty się z tacy w życiu robisz. Ja pitole. Escape bym chciał wyłączyć. Zobacz, aż wrona normalnie na brzuchu leci. Aż na brzuchu leci. No ładnie. I co teraz? No, aha, bo jeżeli masz... Dobrze, odsypałem. Odsypałem na początku pola, że wszystko. Dobrze, morda to. Tylko przewracaj to co dwa dni, dobrze, żeby nie zadzbucało. Zaraz będzie ten. Siano zebrane. Powiem szczerze, że tutaj ten shoot maker to fajna sprawa. Trochę się mieści do niego. To tak kurecko postawił płynny na wóz. To pewnie mafia jest. Jak w karlingu było, bo ja bym chciał ładnie postawić. On chciał ją popnąć, ale nie miał ale kto tam z szuflą latać. Nie pocierał nikt. Tak biegnie poszło, że sok. Nikt mu tam nie pocierał, żeby ślisko było, no i... I nie dało rady. No grubo, grubo. Ej, nie, nie wezmę tego na raz, szkoda. Ja pierdolę, nie wywinę go. Co ty wybijasz, kurwa, śmiało ciało, czy co? Wykina. To się boję, co on tam... To wykręcić tu. Wykręt to ty jesteś niezły, na pewno. Ale ten... Kurde, z tą trawą jak jest fajnie zrobiona, teraz całkiem inaczej tego spogląda. Jak tutaj te miedze są ładnie zrobione. Też mi się tak wydaje. Dobrze, Mordo, tak? A pierdolę. Jeszcze jeden nie jest zmieszany w ogóle. No, a ja już z pełną przyczepą wracam. Dobrze, że ty pojechał po siano. Dobrze, że ja pomyślał. O kur... Nie wiem. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu, ale złapał mnie skurcz w lewej nodze i nie mogę hamulca nacisnąć. Ale to było dobre, nie mogę lewej nogi ruszyć, co nie? A zapitalam z górki prosto wstęp, w samochód, co nie? Prawą nogę puściłem ten gaz i na hamulec szukał. Ja pitole. Co za świr. Albo zajebał to. Gdzie się kurwa tu ale bym mu zajebał mocno to. Kurwa mać. No tak sobie nogę sobie gdzieś tam podłożyłem i kurde ruszyć jej nie mogę. No ładnie. Czasy, tak jak ja kiedyś kurwa się Adam zasnął. Tak jak ja kiedyś chciałem ruszyć ty. Chciałem podjechać kurwa samochodem karak do przodu kurwa nie. I wsiadłem tylko prawą nogą. Jo prawą też tak zrobiłem. I prawą nogą sprzęgło, kurwa, jak strzelnię ze sprzęgła, to ja tak ruszyłem szybko, że nie zdążyłem, kurwa, zaciągnąć ręcznego nawet. No. Bo kurwa, został samochód przede mną, ale ja nie miałem jak zahamować, kurwa, nie, bo wiesz, prawą nogą to nie mam takiej koordynacji tam. No, bo to nie wiesz, ta noga nie jest przyzwyczajona do tego, co nie. Kurwa, jak ze sprzęgła strzeliłem, kurwa, to auto tak wyrwało, kurwa. No. Masakra. No to coś podobnie ja miałem teraz. Byłby dym, ale się uratowałem. Dobre hamulce ma Valtra. Moja prawa noga dobrze też hamuje. Moja prawa noga tu więcej nie powstanie. Moja lewa noga już jest w formie, już wszystko mogę robić. Ale kurwa, tam ktoś się dosiał, ja wiem, jakieś kręgi w polu się porobiły. Kurwa, nie wykręciłem przez ciebie, poczekaj. Kurwa, jadę naokoło rondo robił. Kurwa, tutaj ruch jak kurwa, na marszałkowskiej być. Ja tylko podwórko muszę obierzeć, bo nie mogę wykręcić nigdzie. Czekaj, żeby teraz dobrze wsypać.
No masz 6 kurwa czegoś. 200 słomy kurwa do 9. Czekaj, dobrze bym bliżej. Ja tu Eski Schumachera na naszej gospodarce robię. Pies stoi, patrzy się, mówi, ja pitole, z kim ja żyję. Nie wiem. No, biedny piesek, aż plecami się zwróci do mnie. Czyli ja z tobą nie rozmawiam. Jestem pierwszy, aż kurwa fendle wyjdzie. Pierwszy TMR, ja zaraz siano kończę, więc... Szkoda, że tylko ten jeden... Nie macie jeszcze siano? Bo... Siano... To mi się przydało, bo ja tylko z jednym pokosem będę jechał. No to od góry, żeby było szybciej, zajadę. Jo, dole. Trzeba było zbierać trawę, a później, że jak już byś miał połowę przeprawy, byśmy widzieli, że siana jest za dużo, to by wtedy debrał i by było. A mamy gdzie sypać? Ile mamy siana w ogóle? Zrobisz mi tam miejsce na tym? Chuj. Mógł ten sypa? Nie, dobra, biorę to siano, skończę siano, będzie git. To siana, chuj. Ciekawe ile. A ja pojadę sobie tam pozbierać najpierw, o, na tamtym polu nowym. Ładnie, 203, gitara! A nie, to słumy. Nie, to siana będzie ponad 100. Ej, dawaj kierownika, jo! 215 jest. A ty byś chciał ode mnie, tak? Boże święty. Umieszało tego tym lepiej. Ty takie rzeczy potrzebujesz, tak? Awansy na kierownika, tak, tak. Tego też pana, tak, tak. Git, lecimy. 1458 w tym momencie na zegarku w Walterce mi tutaj cykło, tak? Ucz, dawaj. Pod góreczkę, tak? Dawaj, ziomek. Wypijemy. Dobra, zasiadę ziemniaki, zasadzone. Mówisz, że poprzedniaki zrobiłeś wszystko ładnie, tak? Poprzedniaków nie robiłem. Mówisz, że bez poprzedniaków robiłem. Dobra. Ejbiście. Mniej roboty. Mi się to podoba. To dobra, zobaczmy. Co tam w ogóle do siewu mamy na 21? Co mamy? Co mieliśmy przed? Ciekawi kukurydzę. Dobra, to ja się wezmę za rzepak na 19.20. Tutaj, obok domu. Aha, no dobra. Kukurydzę sobie ktoś na, nie wiem, na odcinku może nawet. Dobra, nie ma problemu. Boluś niestety pewnie to na ciebie w lizie, tak? Że ty to będziesz musiał zrobić bardzo mocno. To! Siać kukurydzę, tak? Nie. Tak, no niestety. Nie chcę. Pewnie nie będzie innego pola. Będziesz cały odcinek siedział i nic nie robił, tak? Dobrze. Nie ma problemu. Kupię, siewnik jeszcze jeden. Kupię siewnik. W każdy weekend jestem, a to nie na pewno. No teraz no może, no za 200 tysięcy może coś ten. Wprawdzie to do kukurydzy ja bym mogł nie wymieniać, a nie wiem właśnie, mieliśmy wymieniać czy dokupować w końcu, bo już nie wiem. Ja bym nie kupował jeszcze tego wielkiego kurewiarza. Kurewiarza. Ale też nie mam co się męczyć długo, ty. Nie mam mordo, tak? Jezus! Serio, ty serio wjechałeś tędy? Ja pitole! No, bo tu jak się wykręca z naszego wiasku, kurwa, to tak ciężko jest wykręcić tym dużym zestawem, że od razu... A tu jest ruch zabroniony, tu nie mogą wierzyć. No tak, ale ja myślę, że jak wjechałem z daleka, to patrzyłem, że ty tam jesteś. Dopiero jak zacząłem skręcać, to mówię, o kurde, czegoś tutaj brakuje. Ale nie, dałem radę, tak? Dobre, nie, dobre tutaj hamulcema. Koordynacja w walce bardzo dobra. Bardzo mi się ona podoba. Robię sobie bardzo dobra. Wysypujemy, tak, sianko. Ale na kupie, kurde, nawozu i wszystkiego. Nasiu. Jak tam cena? Cena buroka spadła na 366. Można? Można. I to mi się podoba. Sprzedajesz wszystko, cena spada. Wtedy to mnie nie interesuje. Cena na mleko jest na wzroście 2200. Myślałem, że to za sumę 166 na wzroście, a to tam za siano to nie interesuje mnie. Czy jakaś cena jeszcze by mnie mogła tutaj zaciekawić? No raczej nie. Chyba nie. Owiec poszedł do góry, jak zwykle. Jak go nie potrzeba, to kurwa, będzie... nie może wykonać 13. Nie możesz wykonać 13. Stajesz zabroniony. Silos paszowy jest pusty, niewiarygodne. Wreszcie mogę tam jechać. Ja tam mogę jechać, tak? Jo, w twoich mać. Zobacz, co ty tutaj robisz, tak? Jak tam, jak się czujesz? Dwie tony zostało na łyżce. Buroku chyba dosypię i zmieszam. Cześć mordo, tak? Buroku będzie mieszał. Jestem ciekawy, ile da tam trawy. No też. Mega mnie to ciekawi. Właśnie jadę, zaraz wszystko ci powiem, tak? Nie wiem, muszę. Dobra, 32 tony na mery będzie. Są podpisane kurwa te. O. Proszę bardzo, tu. Co się sieje? Myślisz, że mi zaorali tutaj drogę? Przy 18? Pan? Panowie? Do 18, tak. Bo tak właśnie chciałem sobie w drogę tutaj wjechać, a patrzę, drogi tak. Nie ma.
Aha. Jak kupimy następne pole sąsiada, to wtedy zrobimy drogę, jo? Aha, dobrze, nie ma problemu. Proszę, proszę. Albo, albo wszystkie połączymy, tu 19, 20, 18 i tam. O ja bym jeszcze tą dziewiątkę. I dziewiątkę, o ja pierdolę. Na co to by było za 3 dni odcinki Koszynia? 3 dni. 4 lata. No nic, zobaczymy. Zawsze sobie zajadę w drugiej strony. Jak tam tutaj z tą trawą? Jak się pani nazywa? Halo, halo. Przepraszam. Ja bym tu chciał najpierw od Poprzeczniaczka zacząć. O, nie masz dostępu do tego terenu, nie ma problemu. Na drodze to przeważnie i tak nic nie mam do zbierania. Dobra. A ja jakoś obstawiamy, ile tu będzie tej, tej trawy? Od cholery. Nie, to przyczepa, no lekko ponad przyczepa chyba. No i że choć, lekko ponad choć nie, bo, tak? Bo czekaj, to jest nieprzyskana, nie? Znaczy to nie jest nawożona ani nic, to jest ta zwykła. Więc ja nie wiem, jak, nie, nie wiem czy miałem styczność z tą, tą zwykłą taką. No to tak, na szybciutko. Mówisz, że będzie ponad, tak? Czy przed? Przed czy po? Dobra, przyczepa. Będzie przyczepa, tak? Dzień po. Ale ty, Brodzisz, mówisz, że będzie po przyczepie, tak? Jednej. Dzień po, tak. Dobrze. No i zobaczymy, kto wygra. Ja się nie udzielam, bo, no, bo już zacząłem robić, więc... Mógłbym to łatwo obliczyć. Nie wiem jak ten, nie wiem serio jak wygląda, bo jeszcze żeśmy faktycznie chyba nigdzie nie cieli tej trawy takiej stałej. Nie wiem jak to jest, jak ona jest bez nawożenia i w ogóle, ale w 17 wiem, że była bieda z tego. No tutaj... A tutaj widzę, tutaj nie. Biedy nie ma. Tu, kurwa, będą dwie przyczepy albo trzy. Co wygrałem? Co wygrałem? Zbieranie ręczne buroków w następnym sezonie. Musieliście teraz zbierać te wszystkie te, bo tutaj tam warą niedługo. Ogólnie ten, zbierałem sobie mijaki, to jak ten, pozbierałem te największe i nie miałem nawet tony, to odpuściłem całą resztę, bo się nie opłaca. No ogólnie prawie 20 ton już mamy, tak? Bardzo ładnie. No, no to weźcie. Czego? Trawy. No. Co wygrałem wtedy? Co? No mówię, zręcz te zbieranie buroku. Albo zimnioku, jak, co, co wolisz? Jest, jeżeli chodzi o ziemniaki, to Boże, nie chciałbym cię wracać do ręcznego zbierania ziemniaków. Jakie to było, nie wiem, może z 10 lat temu. Czemu? Panie, zapraszam do mnie. Nie, jakoś tak. Nigdy mnie nie rajcowała ta robota. Do koszyczków się zbierało. Ja lubiłem je poliżeć z komaską statusiem. U mnie się do wiaderek się zbierało. Ale wybierałeś, zapraszałeś jakąś panią higienistkę. O, na wykopkach jak był. Jak mu. O, jo, szczesiem był na wykopkach. No, my nie mamy żadnej pszenicy ani nic. Nie mamy przyjęcia. Jak? Mamy przyjęcia. Na weterynarza zaproszę. O kurach żeśmy zapomnieli. Nie, nie zapraszałem higienistki, tylko weterynarza. O proszę bardzo. A pomaga mu chociaż tam coś? Jo. To dobrze. Będę z niego ludzie. Ty, te ziemniaki to trzeba będzie schować i one będą jeszcze na następny sezon, a wtedy wszystko wyprzedać. Tak giją kurwa szybko. To nie ma sensu teraz jechać wyprzedawać tego. Nie, dobra. Wtedy tam szczegóły, że dużo nie będzie tego, co? Czekaj, co wy mówiliście, że co jest do siania? Do siania jest... Kukurydza, gdzie? Na który? 21. Bo ja pierdolę, to się kupi siewnik. Tu się kupi siewnik. Dużego nie kupujemy, ja nie mam... To wypożyczy, na testy weźmiemy. Nie chuj! Ty siejemy jeszcze? Tak. No to już zaczynaj dla siebie. Możemy dokupić drugiego Waderszata 62. To już mówię, to już możecie zaczynać. Przedać możemy tego naszego starego. I kupić Waderszata, znaczy kupić tego ostatnia. A, to, no to możemy sprzedać. Kupić Waderszata i 62. Jeżeli... To fajnie wyglądać. Tak. Fajnie powinno to wyglądać, no, akcja. Super. Akcja sianie na dwa. Jeszcze pół przed tym, ale w formatuzie założone. Dobra, to jak ja nie mam ciągnika żadnego, to ja biorę New Holanda i jadę orać. Jak nie masz ciągnika New Holanda, to co to jest? Znaczy właśnie, nie wiem, czym tak powiedziałem. No, a czemu chcesz jechać orać? Bo chcę oborać sobie to pole. Przecież nie masz ciągnika, to po co chcesz jechać oraz? Nie ma. A nie, dobrze. Niech jedzie, jak chcę sobie oborać, to... Chcę zobaczyć, jak tam, ile pójdzie to. Patrz. Jak wymusił. O, bo widzę. Nie, paniutki. O, cześć, Adasia, tu się wyrobię. Siema, mordo, cześć, ta piona. Ja pług właśnie kradnę. No w ogóle wiesz, gdzie jestem pług? Tak, znalazłem. To dobrze, mordo. Bardzo mnie to cieszy, tak? Ale choróbsko pod dywanem. Choróbsko tam w garażu, coś czuję, gdzie jest. Mocno. Kurwa, teraz to się wyjdą, co? Jak się dopiero wjechać, a już zaraz koniec. Dopiero wjechał, już będzie się... Jak ja cały czas 18 godzin zapierdalam. Ładnie tutaj. Panowie. O, proszę mnie tu mocno. Bożeż ty mój, jakie to jest bydle. Czemu tak dużo to wysypuje? To kurwa nas atakuje. O, co za żal. Czemu to tak do dupy wysypało mnie? Biury. Macie biury? Nie, ja podziękuję. Chcę kupić biury. Ej, ale zebał sprawę. Czemu ale, tak wysypało mnie do dupy?
Bardzo do dupy mi wysypało. Już tego nie lubię. Tego? No, pryzmy. Nie wiem czemu chciałem od początku zacząć pryzmy, to mi wysypało. Ona cię też nie wczoraj mówiła. No, tak czułem. A nic. Chuj, ja nie powiem gdzie, tak? No. Też masz dobra z drugi, tak? O, aż się rozbłyskał. Chyba burze zapowiadają. Szmagalok tam zachmurzenie. Umiarkowane właśnie w tym momencie mówi. Na to. Mamy już 20. Przewijałeś dzień w ogóle? Oczywiście, mamy już ten, ponad 20 właśnie tysięcy za konie chyba, tak mi się zdaje. Więc jeszcze jeden dzień i będzie połowa tego. Połowa naszych kuni. Jeszcze pięć, jeden, jeszcze pięć dni i kolejne pieniążki. Co my zrobimy za te pieniążki? Do biegazowni. Ludziom chcę, żebyśmy nie kupowali biegazowni. Żebyśmy co? Nie ja kupowali biegazowni. Ja też bym tej biegazowni, powiem szczerze. Czekaj, czytałem komentarz, gość napisał, żeby nie kupować tej biegazowni, tylko co zrobić? Kurwa, nie mogę zaprzypomnieć. Podpalić kurwa wszystko tam. Oborać i podpalić. Nie, powiem szczerze, że jeżeli chodzi o biegazownię... żeby następny odcinek nie kupować biegazowni, tylko farmę przebudować. A, to, ale to nie przebudować, bo to jest, jeśli chodzi o komentarze, to ludzie nie kazali nam przebudowywać tej farmy, tylko drugą, kurwa, postawić gdzieś indziej. Pięć, kurwa, farm. To jest wymyślić w ogóle. Pięć, kurwa, ale wyjaśnij, pięć, kurwa, co będziesz robić, tak? Moje pieniądze są, tak? Tak nas chciał wyjaśnić. No, a na tamtej by były hale na ziemniaki i w ogóle. Kurwa, na każdym polu farma i każda farma ma swoje jedno pole tylko. Tak jest. O, gitara. Nie, no czy to. 40 osób zatrudnimy widzów na serwer, będzie nagrywać. Od zera do sąsiada. Serię z widzami. Od sąsiada do metropolii, kurwa. Od sąsiada, tak jak jest, wymyśli nazwę. To. Ja pierdolę. Mistrz świata. Nie, no powiem szczerze, że jeżeli chodzi o biorę gazownię, to jakoś nie wiem. No, życia mi pewnie ona nie umili. Jak ją kupimy, tylko. Serię nazywa się ma kurwa sąsiad. Siema kurwa. Będzie siema kurwa. Będziemy grać na gospodarki. Może w 200 ten. W 200 odcinku zrobimy sobie trzy gospodarki. Ja się wyprowadzę i otworzę własną. Jo, trzy gospodarki zrobimy tutaj na od zera. Każdy będzie moim pomocnikiem. Każdy będzie kupował sobie ten, inne pola. Serio, to będzie się nazywa sąsiedzkie zmagania na od zera do farmera. Sąsiedzkie zmagania? Kradzieńskie, kurwa. Od sąsiada do sąsiada złodzieja chyba. Tak by się to nazywało. No ładnie, ładnie. Nieźle to może wyglądać. Od Zbycha do Krzycha. A może od Krzycha do Zbycha, co? Od Zbycha do Krzycha. Kurwa, nie wiem, czy. Można by było taką serię zrobić. Od Zbycha do Krzycha. Kurwa, nic nie rób. Zbieraj tę trawę. No, zbirum, mocno. Coś czuję, że żaden... Jakby nie było, to że paczek będzie zasiany zaraz. Tak, to mi się podoba. Tak ma być. Tak macie pracować. Za co wam płacą? Wszyscy. Sąsiad też. Jak rzepaczek zasieją, to trochę jeszcze nam zostanie do siewu, ale to damy radę. Damy radę? Jeszcze nam dwa pokosy chyba zostały. I chciałem to zakończyć. Pięknie, bo akurat ten. To zakończyć? Zakończę zbieranie odcineczkiem też pięknie, tak? Bo mamy już 40 minut tak za chwilkę. Bo zakończysz odcineczek zakończeniem zbierania, o tak cię powiem. Zakończę zbieranie i zakończę odcinek, tak? Dobrze. Nie ma problemu. Tylko ja nie zakończę się w takim razie. Mówisz? No to będę pilnował się, tak? Zostaniemy jeszcze poza odcinkiem. A ty tamte jezioro też ma zasiad? Co tam jest? Jezioro? Tak, możesz to oborać i podpolić. Śniadny chyba jest na obrocie. Dobrze, że nie pamiętam tego jeziora, co tam było ten, przy Ostródzie, co byliśmy. Mamro, tak. Mamrot na pewno, ty tam, o Mamrocie ty marzysz. Gustaw nad stawami. Gustaw. To język Gustaw jesteś. Ale nie mogę sobie przypomnieć, jak się to jezioro nazywało. Jakie jezioro? No co byliśmy, przy tam obok jezioro było. Dość duże. Brzemżółka? Dość duże tam było. Ta brzemżółka. Zrobili się. Szkoda tam las i inne tego tu pierdoły, bo chętnie bym się tam przeszedł, pooglądał. Kurwa, jak nasz pies się nazywa? To jest ten kipek, a to... Zmień mu imię. Ale zmień mnie na tego, na Bruno. Nie, klakier kurwa. Ja chcę Bruno. Pisał kratera w lądzie najebanie. Co? Co? Na pewno, no. Coś czuję, że tak będzie. Jak już brączysz, ty zmieniać imię dla psu, to... Klakier dla psa w sam raz. Mordo 99%, ale to Polka zrobiłem. Polka kot jeden, to jest klakier. A, pamiętam. Matka na niego tak woła. Klakier, do nogi.
Zbychu. Koty są tak zajebiste, że kości wiedzą, kurwa, i krusy. O, proszę bardzo. Jak psy. Bo wiedzą, tam u nich psy to rozkosze, jakieś rarytasy mają. Czekałem, jeśli na brączkę szczekałem ostatnio. O. Czekają. To czekają, czy szczekają? Przypomniała mi się ta papuga, co ten pies leżała, papuga za nim i zaczęła szczekać, pies się patrzy. Papuga nic nie robi. Pies się odwrócił, a papuga idzie. Ja. Kurwa, nie mogę z tego filmiku. No to nie. No nieźle, nie powiem. Ale jeżeli chodzi o psa, to już wolałbym tego Bruno. Już bardziej mi wpadł w oko niż ten klakier. Bruno był spoko. Siebie do oko jeziora tu. A ładnie, nie? Kurwa, Brączek zwiedza świat. Dookoła jeziora z szywami. Brunem. Proszę bardzo, ciekawe jak ja tu wjadę. To mnie bardzo, bardzo mnie... Aha. O, dawaj. Zbychu, dawaj. Dawaj. Kurwa mać, nie wjadę tędy. Dawaj. Będzie tam mnie wyciągać tutaj. Czekaj, bo już się zaklinowałem. Zbierasz na widok. O, przycisłem się. Bardzo mocno. Dwie, tu dwie bardzo mocne. To kozak. Tak? Dwie przyczepy z niczego, kozak. Równo dwie przyczepki, tak? Równo uprawnienie, no. Równo uprawnienie też było. Ale konio, to się nie mogę doczekać, tu aż pojadą na rzeźnię. To nie za rzeźnia tam. Ja one jadą na wyścigi. Jakie wyścigi? To są konie wyścigowe nasze. Na rzeźnie. Na rzeźnie. Jo, nasze konie... Jak wszystko, co z naszego gospodarstwa wyjeżdżają na rzeźnie. Nasze konie jadą na rzeźnie, a krowy na wyścig, więc myślę, że tym akcentem możemy zakończyć tą naszą cudowną akcję i... A teraz jest akcent, proszę bardzo. No widzę właśnie, jak żeś mocno w zakręt wpadł. No. I trasa koncertowa. Jedziemy. Dziękuję wam serdecznie za ten piękny odcinek dookoła jeziora. Wraz z Brączkiem, taka nowa seria już na wiosnę, tylko w Polsacie. Dziękujemy, na razie, trzymajcie się, cześć! Cześć!